Ja nie wiem, czy Łukasz to zauważył i się przyglądał tak tym przystojniakom, o których rozmawiał na czerwonym dywanie. I ja się przyglądałam intensywnie i oni nie byli siwi. Ja tak w plotkach to słaby jestem. Ale poczekaj, oni mieli piękne włosy, nie byli siwi za bardzo. Lorenzo miał na klacie siwe. Okej. Okay. No co? No okej. Okay. To teraz rozmawiamy o tym, dlaczego włosy siwieją. Nie tylko na klacie. U mój znajomy to w ogóle, nie wiem, czy to jest prawda, tak zupełnie serio. No. Osiwiał jednego wieczoru. Jest to podobno możliwe, tak? Pod wpływem stresu takiego naprawdę bardzo dużej traumy. A ja tak systematycznie. A ty taki jesteś taki, no, taki, taki jesteś fajny. No, tak. No dobrze. Z nami razem Anna Mackowicz, trycholog. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Ania Malec, fryzjerka. Witamy. Dzień dobry. No to dlaczego siwiejemy? Dlaczego ja nie siwieję? Tylko mężczyźni, ale to kobiet też dotyczy. I dlaczego siwiejemy na klacie? Znaczy siwieją oni. Jeśli chodzi o siwienie tak naprawdę, no to mamy wiele różnych przyczyn. Możemy zaczynać od genetyki, no, na którą tak naprawdę nie mamy wpływu. Z genetyką jeszcze niestety nikt nie wygrał. Mhm. Czyli jak mama czy tata zaczęli siwieć w wieku 30-40 lat, to prawdopodobnie nas też to czeka w podobnym wieku. Jest taka opcja, jest taka możliwość. Możemy siwieć też normalnie po prostu ze starości, że tak kolokwialnie to nazwę. Czyli generalnie nasze procesy melanogenezy, tak jak komórki nam się starzeją w samym ciele, melanogenezy też się spowalniają i ten proces siwienia też będzie powstawał wraz z wiekiem. Możemy siwieć też ze stresu. Ale naprawdę to nie jest ściema z tym osiwieniem jednej nocy. Może jedną noc to nie. Ale tak zauważalna różnica. Już naprawdę można zobaczyć i to jest też potwierdzone badaniami już naukowymi na Uniwersytecie w Harvardzie w ubiegłym stres roku. Stres powoduje właśnie. Tak, taki... zostały przeprowadzone takie badania właśnie, że stres może powodować właśnie osiwienie zupełne. I dzieje się to na takiej zasadzie, że mamy takie komórki macierzyste w mieszku włosowym, które są odpowiedzialne za produkcję pigmentu. I te komórki połączone są z systemem nerwowym. Jeśli system nerwowy pracuje szybciej, to szybciej je produkujemy, a mamy zaprogramowaną pewną ilość. Jeśli wyczerpiemy te nakłady, to niestety proces jest nieodwracalny. Proces nieodwracalny, starość, bla, 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 bla. A ja bym chciał uzyskać informację, żeby troszkę powalczyć z tą starością, żeby troszkę zatrzymać. Czy to w ogóle jest możliwe? Oczywiście, że jest możliwe, natomiast tutaj mój gorący apel. Ja jestem absolutnie zwolenniczką natury i tak naprawdę proces siwienia jest procesem zupełnie naturalnym przecież, prawda? Więc po co z nim walczyć tak naprawdę? Tak się dzieje. Drodzy panowie, błagam, naprawdę siwawy, szpakowaty pan to zawsze przystojny pan. I mówię to nie tylko jako fryzjer, ale również jako kobieta. Więc uwierzcie, szpakowate włosy to jest naprawdę atut. Ale jeśli faktycznie... No widać, Andy McDowell na przykład, tak, prawda? Pokazujemy zdjęcia gwiazd, które postanowiły ten siwy kolor pokazać, nie farbują, nie tuszują, tak, tylko po prostu mają piękne, takie białe. Ale też słuchajcie, to prawda jest taka, że nie każdy pięknie siwieje. To prawda. Jest plackowato, jest czasami trochę takiego. No czasami wygląda to zjawiskowo, czasami gorzej. Wtedy można sobie jakoś pomóc, tak? Spowolnić ten proces. Jeśli chodzi o spowalnianie procesu, to na przykład dieta. Czemu by nie, tak? A czego nie jeść, żeby nie siwieć? A co jeść właśnie. Jeżeli chodzi o sam proces melanogenezy, to na przykład bardzo duży udział bierze w nim miedź. Więc można suplementować miedź, ale ostrożnie. W jakim pożywieniu jest miedź? No właśnie chciałam o tym powiedzieć, że zdecydowanie lepiej pożywienie niż jeżeli chodzi o suplementy, bo miedź może być też szkodliwa, bo to jest mikropierwiastek, więc możemy mieć też negatywne konsekwencje. Więc polecam orzechy, nerkowca, na przykład słonecznik. Czemu nie? Kto z nas tego nie lubi tak naprawdę? Zwróćmy uwagę też na witaminy z grupy B, czyli kwas foliowy, który jest niezwykle istotny, jeżeli chodzi o proces pigmentacji, o witaminę B12, która na przykład bardzo intensywnie wpływa na obniżenie poziomu homocysteiny, a ona jest jednym z głównych sprawców wolnych rodników. Czyli nie starzejemy się i nie siwiejemy, jeżeli mamy dobry poziom B12. Mm-hmm. A jeżeli chodzi, dobrze, zostawmy mężczyzn na chwilkę. Dlaczego? Na chwileczkę. Prawie zawsze rozmawiamy o kobietach. Mężczyźni wyglądają, jak są szpakowaci. Faktycznie takiego dodaje to takiej powagi, ale kobiety takiego, też takie pięknie są wyglądają sexy. No ale właśnie nie zawsze, bo to też zależy, czy to się tak siwieje na szaro bardziej, czy na przykład na biało. Co zrobić, jeżeli powiedzmy stawiamy na to, że okej, chcemy być naturalne, chcemy, żeby te włosy były siwe, ale ładne. Nie farbujemy włosów, nie wiem, na blondy, na kasztan, rudy i tak dalej. Co zrobić? Da się jakoś specjalnie dbać o te włosy? Bo mówi się, że one są może grubsze, te włosy, bardziej takie sztywne, ale może też bardziej kruche.
Oczywiście, że się da i nawet trzeba. Po pierwsze musimy pamiętać o tym, Aniu to przepięknie powiedziała, jak zwykle uwielbiam, Aniu, naprawdę twoją wiedzę. Dziękuję. Zawsze bardzo. Na pewno takie włosy musimy bardzo intensywnie nawilżać, bo one są niezwykle suche w dotyku i takie trudne do okiełznania, więc nawilżenie jak najbardziej, o tym musimy pamiętać w codziennej pielęgnacji siwych włosów. A jeśli chodzi o kolor, to należy pamiętać o tym, że włosy siwe, znaczy każde, tak naprawdę absorbują zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju. To są zanieczyszczenia z powietrza, dym papierosowy. Oczywiście nie polecamy, ale jeśli ktoś już ma ten wstrętny nauk, to też na pewno wie o tym, że włosy po prostu żółkną, włosy siwe. I do tego też mamy mnóstwo preparatów takich, które odświeżają tenże kolor, czyli po prostu je odrzucają. To są jakieś płukanki takie. Dokładnie, to są płukanki albo balsamy, albo też szampony, które zawierają fioletowe pigmenty. Fiolet jest przeciwkolorem koloru żółtego, więc świetnie radzi sobie z neutralizacją takich niepożądanych odcieni. Ale też, jeśli pojawiają się w naszych skroniach pierwsze siwe włosy, tak zwany odrost, a nie mamy czasu na to, żeby pójść do fryzjera i coś temu, żeby on temu zaradził, to mamy też takie preparaty, które są taką doraźną formą ratunku na siwe włosy, czy takie farbki w sprayu, którym możemy aplikować doraźnie i zatuszować do pierwszego, tak? Do pierwszego mycia. Powiedziałeś tak. Też nawilżanie, no ja z doświadczenia jak się golę, to, a nie robię tego jak widać często, to one są też dużo twardsze, te siwe włosy, ostrzejsze i tak one potrafią po prostu, no, czyli po to je nawilżamy, tak, siwe włosy? Po to je nawilżamy, dokładnie, bo włos, który nie ma pigmentu, on będzie zdecydowanie bardziej suchy i dlatego w naszym dotyku, w naszym odczuciu będzie się wydawał, że jest sztywniejszy, twardszy, co oczywiście nie jest prawdą. Jak go obejrzymy pod mikroskopem, on wygląda dokładnie tak samo jak włos z pigmentem, tylko tyle, że woda z niego wyparowała razem z pigmentem, można powiedzieć, uciekło to i on nie jest taki mięciutki. A jest możliwe odwrócenie? Osiwieliśmy i nagle wszystko się odwróciło w drugą stronę? To zależy. Jeżeli odstresowaliśmy się i powrót. Nie, jeżeli wyczerpiemy nakłady pigmentacyjne ze stresu, to nie ma takiej opcji. Ale a nie możemy wstrzyknąć? Zwiastun nie można wstrzyknąć, ale zwiastun na przykład czasami przedwczesnego siwienia może być też zwiastunem niektórych chorób, na przykład bielactwa albo na przykład chorób autoimmunologicznych, chorób tarczycy. Więc jeżeli pojawiają się w młodym wieku, to przynajmniej chociaż młody to podjąć... jaki? Kiedy powinniśmy się martwić? Kiedy siwienie już jest naturalne, a jednak a kiedy bardziej stres? Charakter tego siwienia w młodym wieku, czyli to, co wcześniej... Plackowate jakieś na przykład? Placki, jeżeli pojawiają się jakieś plamki, może być to zwiastunem bielactwa, czyli poważnej choroby. Ale jak mamy 25 lat i siwiejemy, to jest przedwczesne. Może być genetyczne, ale jest przedwczesne, więc warto podjąć weryfikację takiego tematu. Dziękujemy pięknie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy również.